Dziękuję, że mogę wystąpić w jaskini Lwa. Wiem, że to jest wielka dla grup Andersa McLeana. Problemy są różnego rodzaju. O historycznych nie będę mówił, że ma problem z historią, z liczb rzeczywistych. To są matematyczne problemy. Będę mówił o ontologii, bo tam jest ciekawa rzecz. Nawet nie tyle problematyczna, co zainspirowała. Inspirująca. Z czasem zrozumiałem, że to jest właśnie takie prawanie ontologii, matematyki, jak ja się zajmuję. Będę powiedział o tej książce. Myślę, że każdy, kto zajmuje matematyką, zajrzał tam kiedyś, czy zapisali takie opowieść o akademickiej matematyce. Filozofia jest gdzieś pomiędzy, nawet nie tutaj, tylko gdzie. Oczywiście tą książkę kiedyś czytałem, nic tam ciekawego dla siebie nie znalazłem, a teraz musiałem wrócić z tego tytułu, że recenzowałem doktora na Skowrona. I myślę, że znalazłem ciekawą rzecz i to ontologiczną. O tym Państwu chcę opowiedzieć. To jest pierwsze zdanie z książki, ze wstępu. Będziemy opowiadali o tym, jak rozwijają się pojęcia matematyczne. I to nie w sposób historyczny, tylko taki, jakby powiedzieć, kierowany wewnętrzną logiką. McLean ma dwa modele. Generalnie książka jest o tym, jak wytłumaczyć zastosowania matematyki. Jest to ewidentna polemika, gdybyśmy mieli szukać przeciwnika dla McLeana, to jest Bourbaki. Czysto abstrakcyjny opis matematyki. Jest przeciwko Bourbakiemu. Podział matematyki jest tradycyjny, akademicki, nie tak jak u Bourbakiego, ale jest ten element filozoficzny, skąd się bierze matematyka i dlaczego może się stosować. Więc przedstawia dwa takie modele. No, są realne problemy. One prowadzą do jakichś operacji matematycznych. Tam dochodzą pewne rzeczy, które nie wynikają z tych problemów. Nie będzie dodawanie, ale matematycznie dodajemy łączność tego dodawania. No podobne rzeczy. W ostateczności dochodzimy do teorii, która pasuje, prawda? Albo inny model, że matematyka wyrasta z jakichś aksjomatów, ale też ostatecznie pasuje. Nie będę się zajmował tym fit the world. I filozoficzna rzecz jest związana właśnie z tym przejściem od aktywności do teorii matematycznej. Są też dwa modele takiego przejścia, gdzie wprost z aktywności matematycznej wyrasta teoria matematyczna, albo ten drugi model, gdzie teoria matematyczna jest tu, wyrasta z jakichś idei już matematycznych. Ten drugi nie jest filozoficzny, on się wiąże raczej z ułożeniem matematyki, podzieleniem działu. Filozoficznie ciekawy jest tym się będę zajmował. Więc mamy wprost aktywność ludzką, to jest teoria, a między teorią a aktywnością występuje idea. No, to są przykłady, które jakiś czas, idea wcześniej, później i do tego, na czym jest nadbudowana teoria liniowego porządku, czy z różnych działalności, jak widać w tym przypadku, mogą wychodzić, różne działalności mogą prowadzić do różnych idei, w ostateczności do różnych teorii. My natomiast ciekawi sytuacja, gdzie z jednej idei wynikają różne teorie. Chciałem to narysować, to jest ten kluczowy moment. Z jednej idei wynikają różne teorie. Przy czym, co jest najważniejsze, to, co pośredniczy między aktywnością a teorią matematyczną, idea, jest w zasadzie nie jest scharakteryzowane treściowo. To najwyżej może być idee są ogólniejsze lub mniej ogólne, mgliste lub jakieś. Treści tam nie ma. Czyli to nie jest obiekt matematyczny. Natomiast z tego wyrasta matematyka. I ciekawe jest, że z tego wyrastają różne teorie matematyczne. Spójrzmy na rozdział 4, w którym badamy pochodzenie liczb rzeczywistych. One wychodzą, wyrastają z aktywności mierzenia i porównywania wielkości różnego rodzaju. Wyjaśniłem, bo to jest takie greckie określenie. Wprost od Euklidesa mamy wielkości, są różnego rodzaju. Cinki, bryły, kąty, to są te wielkości. I teraz, co mnie uderzyło? W jednym momencie pisze, to jest idea. Magnitude, wielkość to jest idea. I w jednym momencie pisze McLean, wielkość, czyli liczby rzeczywiste. W innym fragmencie
i dopowiada, że jeżeli do rzeczywistych dochodzi do aksjomatyki, znamy aksjomatykę i różne wersje aksjomatu ciągłości, a nasza aksjomatyka do rzeczywistych jest standardowa, czyli tą, którą Państwo poznaliście w studiach, w szkole, prawda? Ciało uporządkowane w sposób ciągły, ale w rzeczywistości są różne modele matematyczne. Niestandardowe liczby rzeczywiste zawierające jednocześnie liczby standardowe i nieskończenie matki. No to jest przy pierwszej lekturze to jest ewidentny błąd. Niestandardowe liczby rzeczywiste są ciałami archimedesowe. Więc to jak je nazywać liczbami rzeczywistymi? Więc gdyby to była, nie wiem, książka Penelope Nery czy Stuarta Shapiro, to by błąd zrobili mnóstwo takich. No ale to jest zawodowy matematyk, więc nie. Kidiabeł. Nagle kilka teraz tak to upamiętam. To jest taka struktura, jakby fragmencik liczb rzeczywistych. No też, dlaczego to nazwać liczbami rzeczywistymi? Więc pomysł jest taki, on się potwierdza, że idea, gdy weźmiemy ideę magnitude, możemy ją nazwać liczbami rzeczywistymi, to na poziomie idei, jeżeli to sobie wstawimy magnitude albo idea, to nie jest obiekt w sensie matematycznym. Dlatego może to nazwać ideą, może to nazwać liczbami rzeczywistymi, ale w takim niematematycznym sensie, z której to idei, to jest najciekawsze, wyskakują różne teorie. A to będzie grecka teoria proporcji, a to będzie teoria przekroju Dedekinda, a to będą konstrukcje liczb rzeczywistych, te kilkadziesiąt, które znamy, aksjomatyka rzeczywista. Twierdzenie o kategoriach, które tak w sposób kategoryczny charakteryzuje porządek liczb rzeczywistych, to wszystko rozważa. I to wyskakuje nam z tej idei. No to pytanie jest teraz takie. No skąd my wiemy, że to jest ta sama idea? Dlaczego te różne teorie odnoszą się do tych samych? Na to spojrzycie Państwo, to jest po prostu klasyczny problem, z jakim się boryka, albo jaki próbuje mieć platonizm. Tu mamy różne odcienie niebieskie, prawda? Dżinsy, koszula, tak, ale to są realizacje błękitu, jakiejś czystej jakości. No jak to się robi w ontologii, to nie ma narzędzi. Ewentualnie jest ontologia fenomenologiczna, ma wglądy w istotę, powie nam tak, tak, że się realizuje ta sama jakość. A jak to jest tu? To, że tam teoria magnitude, że różne konstrukcje liczb rzeczywistych, że aksjomatyka liczb rzeczywistych odnoszą się do tej samej idei, jest rozstrzygane technikami matematycznymi. A skoro tak, to też matematycznymi technikami można obalić tę teorię. Ale ciągle jest model ontologiczny. To jest dyskusja na poziomie ontologicznym. Że to, co nazywasz, panie Sandersie, to, co nazywasz, jak powiem, realizacjami idei magnitude, można pokazać, że matematycznie nie jest. Czy to dyskwalifikuje twoją filozofię, to jest inna sprawa. Ale na przykład ten model, skądinąd kluczowy dla Maclaina, model liczb rzeczywistych. Zobaczmy teraz. Tutaj przypominam, do tego będę jeszcze wracał, to jest zaksjomatyzowane pojęcie magnitude. W Grecji magnitude oznaczało obiekty geometryczne. I to jest aksjomatyka, którą ja znalazłem, moja aksjomatyka, ale no Maclaurin przyjmuje, że magnitude można dodawać, porównywać jako większy i tylko aksjomat Archimedesa przyjmuje. Także widać, że to jest ta taka uboga struktura. Pod koniec XIX wieku była taka cała burza na temat, czym jest magnitude, tutaj Państwo tylko pokazuje różne aksjomatyki, to na przykład nie była Raymonda pochodząca, można zobaczyć te same aksjomaty wszędzie, zgodność porządku z dodawaniem, aksjomat Archimedesa, muszę się na tym zatrzymywać, tylko żeby zobaczyć, że tego było dużo, sztolt, od którego to się zaczęło wszystko. I z całej tej burzy, która była, no, 15 lat trwała, wyrosła aksjomatyk Hilbertona. Hilbertowi nie wyskoczyła z głowy, tylko z tej dyskusji, którą tutaj Państwu pokazuję. Z czasem do tej struktury magnitude wprowadzono też przekroje tej technika. Maclaurin tego nie zna, ale gdyby znał, by się bardzo cieszył. Tak, to wszystko wyskakuje nam z tej idei magnitude. Aczkolwiek na poziomie, tak powiem, no, izomorficznym, to tutaj nie ma tego, nie ma jednoznaczności, ale to by nie było problemu. Moment, który mnie bardzo uderzył, ontologiczny. Więc mamy tam ideę magnitude, czy liczb rzeczywistych, ale to tak powiem, w matematycznym znaczeniu.
i mówi, że teoria Grecy, teoria proporcji, którą wypracowali Grecy i przekroju Dedekinda, którą no, pochodzą od Dedekinda, to są formalizacje tej samej idei Megli. I to jest przykład jedności idei. Mamy różne realizacje idei. Pytanie jest, skąd my wiemy, że one się odnoszą do tej samej idei, albo inaczej pytanie o tożsamość idei. Więc to się odbywa już na poziomie tych realizacji, na poziomie matematycznym. Pokażę to na prostym, na prostszym przykładzie. To jest druga idea, którą chciałem mówić, idea aproksymacji. I tak powiem, formalizacją są, jest definicja ciągłości funkcji. Nie ma zjawiska, ale jak Państwo pamiętacie, dla każdego, weźmy dla każdego epsilonu istnieje delta, tego zx, i tam się pojawia wartość bezwzględna. Także formalizację tej idei, proszę zobaczyć, to jest nierówność, wartość bezwzględna, zbieżność, dokrycie, to wszystko, te wszystkie pojęcia, które występują w definicji grekowskiej. Ale z definicji ciągłości funkcji. No ale suma summarum dochodzimy, wiemy, że są dwie definicje ciągłości funkcji. No skąd wiemy, że one się odnoszą do tej samej idei? Więc w ten sposób mamy różne formalizacje tej samej idei zbieżności, czy tam ciągłości. To w tym kontekście jest. No i mamy halo. Tak. Używając aksjomatu ciągłości, no to jest chodzi o znane twierdzenie, które pokazuje, że definicja, jak to się mówi, otoczeniowa i ciągłowa są równoważne. No? Ta równoważność świadczy, że te dwie różne formalizacje idei odnoszą się do tego samego. Dwie różne teorie matematyczne są, wynikają z tej samej idei aproksymacji. No jeżeli tak, to dyskusja będzie taka, że pokażemy, że tak nie jest. To Państwu nie będę pokazywał dowodu, ale mogę, Magdalena oczywiście z wykrzyknikiem pokazuje aksjomat kworum, ale dowód, który Państwo może znacie, jest prowadzony przy założeniu aksjomatu Archimedesa. Jak się zrezygnuje z aksjomatu Archimedesa, to można pokazać, że te definicje nie są równoważne. No, co najwyżej byłoby, że jednak, że idea aproksymacji, no, to nie są, że tak powiem, wypustki tej idei. No tak, tak by było. Było, nie było. O co mi chodzi? W czysto matematyczny sposób rozstrzygamy kwestię ontologiczną. Nie prowadzimy wgląd jakiś ontologiczny w ciągłość, w siłę delta, czy też w zbieżność. Mamy model, no to jest technika wymyślona przez Hilberta. Sprawdzamy, pokazujemy. Nie ma żadnych innych jakości. Czysto matematycznych to rozstrzygamy. Był ten prosty model, przykład idei aproksymacji. Teraz przejdźmy do idei wielkości. Model już Państwo widzą ontologiczny cykl, prawda? Z idei wielkości wyrastają różne teorie matematyczne. Chcemy pokazać, że one się jednak odnoszą, znów wracamy do, że one się odnoszą do tej samej idei, chociaż idea, powtarzam, treściowa nie jest scharakteryzowana. Ten moment jest bardzo, bardzo ważny. Aksjomaty Hilberta, czy nawet Achillesa, geometrii, aksjomaty geometryczne generalnie idea jest taka, prowadzą do tego samego, co my wymyśliliśmy w XIX wieku, jeżeli chodzi o liczby rzeczywiste, czy dokładnie chodzi o technikę przekrojów Dedekinda. To jest bardzo ważny moment, bo jak patrzymy na rozwój idei matematycznej, to matematyka grecka to coś zupełnie innego niż matematyka nowożytna. W XVII wieku, na przykład u Kartezjusza jest radykalne cięcie. Matematyka jest inna. Innymi technikami się posługuje, inaczej jest. Dla Sandersa ważna jest ciągłość, bo one wynikają z aktywności ludzkiej. Ludzie byli tacy sami, mierzenie było takie samo, więc i teorie formalne muszą być takie same. No i podaję tutaj klasyczny dowód, że na gruncie teorii proporcji można skonstruować liczby rzeczywiste. Akurat to ten jest hobby horse. Nawet wiem, skąd pochodzi teoria. W pierwszym tłumaczeniu, angielskim tłumaczeniu elementów Euklidesa jest przypis Pita, który mówi, że jego brat
matematyk pokazał, jak udowodnić, że z przekrojów Dedekinda, z teorii proporcji można wyprowadzić teorię liczb rzeczywistych i wszyscy przez 100 lat to powtarzają. Od, to już przypamiętam, ale McLean aż do 20, do Conway'a. Wszyscy myślą, mówią, że z teorii proporcji można wyprowadzić liczbę rzeczywistą. W roku to było zatłumaczenie? 908. Pierwsze wydanie, angielskie wydanie. Elementy. Tutaj Państwu pokazałem, co to jest definicja proporcji. Tak? Grecka, ale zapisana współczesnym językiem. No, x, y, z to są, powiedzmy, odcinki i porównujemy ich wielokrotności. Jeżeli wielokrotność pierwszego jest większa od drugiego, to trzeci jest tak samo i tak dalej, no i ma co szczególnie. I McLean zmienia to w ten sposób, że tutaj wstawia po prostu ułamki. No, to jest kluczowe przejście. To jest kluczowe przejście. Z lewej strony jesteśmy na poziomie matematyki greckiej, to NA to znaczy dodawanie. N razy dodajemy A, N razy dodajemy B. Wielkości można dodawać. Natomiast to, co jest z prawej strony, to są obiekty, które nie występowały w matematyce greckiej. Nawet jeżeli ułamek przyjmiemy, to A nad B nie ma sensu. Ale zostawmy to. Można powiedzieć, Grecy nie widzieli tego sensu, a ja McLean to widzę, żeby pokazać, że on jednak nie ma racji, przynajmniej w takim założeniu. Po prostu zbudowałem model, który pokazuje, co pokazuje. No to jest taka struktura oparta, pomysł polega na twierdzeniu ekwiparticji, czyli weźmie liczbę niewymierną, no i jej wielokrotności, tylko po prostu odejmujemy modulo część ułamkową. Jeżeli wielokrotność, odejmujemy część całkowitą. To one, taka struktura tworzy grupę, można dodawać, ale co ważniejsze, jest też grupą archimedesową. Aksjomat Archimedesa jest spełniony, natomiast to, co jest tutaj kluczowe w tym rozumowaniu McLeana, wykorzystuje zgodność porządku z dodawaniem, a ta struktura nie ma tej jasności. Dużą wagę przywiązywał McLean do tego dowodu, nawet powtórzył go w podręczniku akademickim, wykład wiedzy współczesnej. Nie tylko na poziomie filozoficznym, ale również jako zwykłe twierdzenie matematyczne pokazuje. No bo w jego perspektywie to jest ważne. Działalność, ludzie byli tacy sami 2000 lat temu, wystrzeliła im teoria proporcji, dzisiaj wystrzeliwa liczby rzeczywiste, ale to naprawdę jest to samo. No, przy założeniach, które Pan pokazuje, to nie jest to samo. Aksjomaty liczby rzeczywiste. No, jak opowiadam w swojej historii, o historii, jak się liczby rzeczywiste rozwijały, no to suma summarum dojdzie do aksjomatów. I tu dochodzi do dwóch twierdzeń, które musi tłumaczyć. Jedno to jest twierdzenie o kategoryczności aksjomatyki liczb rzeczywistych. Jak weźmiemy ciało uporządkowane z aksjomatem ciągłości, to każde dwa ciała, każde dwa modele, takie są izomorficzne. Przywiązuję dużą wagę do tego twierdzenia i w książce wykład o wiedzy współczesnej ono jest podane, chociaż zwykle ludzie to pomijają, bo jest męczące. No ale jest znane też twierdzenie pochodzące od Cantora, że jak mamy zbiór liniowo uporządkowany, ma tą charakterystykę, że żaden przekrój Dedekinda nie wyznacza luki i ma ośrodek gęsty przeliczalny, to w sposób kategoryczny charakteryzuje porządek liczb rzeczywistych. To tak jakbyśmy mieli dwie kategoryczne charakterystyki liczb rzeczywistych, no i jakiś problem mamy. No bo jednak wyraźnie to są różne rzeczy i tu jest prowadzona dyskusja na ten temat, że no, twierdzenie o kategoryczności porządku bierze tylko fragment tej struktury, wiadomo, porządku mówi, a przecież wiadomo, że liczby rzeczywiste to jest i dodawanie, i porządek, ono jest dla nas ważniejsze. To złudzę. Ważne to jest to takie algebraiczne podejście, jest twierdzenie o kategoryczności, no to ono jest dla nas kluczowe. Ono mówi, że za tym stoi jedna idea. No i później jest opowieść o konstrukcjach, ale tutaj znów wiemy, że to jest każda konstrukcja, czy to Cantora, czy to Dedekinda, wiemy, że tych konstrukcji jest mnóstwo, gdzieś 30, one opowiadają o tym samym na podstawie twierdzenia o kategoryczności aksjomatu. I to jest, teraz chciałem przywołać, ile mam czasu, bo mi jest pół do, ale chyba później zacząłem. Twierdzenie, którego McLean nie zna, no nie funkcjonuje w
literaturze filozoficznej, to już w ogóle nie występuje, a w matematycznej słabo. A to jest też związane jest z kategoryczną charakterystyką liczb rzeczywistych. Twierdzenie pochodzi od kąt Jagina, prowadzenie jest pojęcie ciała topologicznego, czyli zamiast ciała uporządkowane struktury algebraiczne i porządek, który jest związany. Tu mamy strukturę algebraiczną i topologię. I w tej topologii działania muszą być ciągłe. Zupełnie inne spojrzenie na ciało. No i teraz ciała, powiedzmy, że spójne, to jest takie, że ten, gdybyśmy wzięli sobie topologię porządkową, to spójność odpowiada czemuś takiemu, jak zasada Dedekinda. Pojawia się dalej pojęcie lokalnej zwartości, które można znów interpretować w tym języku ciał uporządkowanych jako warunek Cauchy'ego, no ale to jest ciągle interpretacja, to jest po prostu zupełnie inne podejście. I na stwierdzenie Mondragina mówi, że istnieją tylko trzy ciała topologiczne, spójne i zwarte. Kwaternione, liczby zespolone i liczby rzeczywiste. No, możemy sobie z tego powyrzucać, posługując się pojęciami topologicznymi. Kwatriony to jest ciało nieprzymienne, więc wyrzucamy, zostaną nam zespolone i rzeczywiste, więc na przykład weźmiemy pod uwagę wymiar topologiczny i zostaną nam liczby rzeczywiste. Trzymamy inną, kategoryczną charakterystykę liczb rzeczywistych. Na liczby rzeczywiste patrzymy teraz jako na specyficzne ciało topologiczne, a nie ciało uporządkowane. No nie ma sposobu, żeby pokazać, że to jest to samo. To byłby według mnie najmocniejszy argument przeciwko, pomijając te które wcześniej pokazywałem, pomijając te mniejsze rzeczy. Więc dochodząc do konkluzji. Metoda, jaką wybrał MacLean, jest taka. Prowadzimy badania niehistoryczne. Wiem, że na końcu mam swoje historyczne, ale muszę nie chcę Państwa drażnić z tym, jakimi błędami, jakie błędy popełnia. Ale przyjmiemy tą metodę. Czysto, no nie wiem, to wewnętrzny, no powiedzmy jakoś czysto logicznie mamy wydobyć te liczby rzeczywiste i wiadomo, że to jest dla niego najważniejsza struktura. Ona się tutaj w tak tabela pojawia, ale czasami jest wprost deklarowana. To jest najważniejsza struktura. No to pytam, jakie są Twoje narzędzia, żeby pokazać, że te liczby rzeczywiste są faktycznie wyróżnionym ciałem? Historycznie to ja rozumiem, jak to się stało. To mogę pokazywać, jak po kolei struktura wielkości ewoluowała, jak ją zmienił Kartezjusz, co dodał Euler, co później XIX wiek dodał, to wszystko jest do wytłumaczenia, ale to jest historyczne, tego nie jest, trudno wewnętrznie, nie ma. Oto Pontryagin poszedł dalej i faktycznie szuka logiki, takiej matematycznej logiki, bierze cały ocean ciał topologicznych i z nich potrafi wyróżnić. Niech będzie zespolone, będzie rzeczywiste. To by było takie intrinsic rozumowanie. Ale przyznaczyć, że ta technika w ogóle nie wyróżnia niestandardowych liczb rzeczywistych, które tam się gdzieś pojawiły. Ja mógłbym nawet obronić argument, który mówi, że to one w jakiś sposób są związane z liczbami rzeczywistymi. Natomiast w ogóle tej struktury nie widzi, która się i w historii pojawiła i ma matematyczny sens. Bo według mnie ta technika się nie sprawdza. Nie sprawdza się. O historii nie będę mówił, zostawię to, zostawię literaturę w tym momencie. Dziękuję bardzo.